said it went yours, ashes on the ground. You scream a silent sound, a cry for help, an empty call. It's drowned. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Snapcraft. Tak, odcinek długo się nie pojawiał, ale jak widzicie, po prostu postanowiłem jednak ruszyć tyłek i coś tutaj zrobić. Tak więc tutaj widzicie, zrobiłem taką prowizoryczną, sporą przepalarkę, która naprawdę, tempo przepalania, no jak widzicie, ma naprawdę spore. I temki zapierdzielają, widzicie, tu nawet się już gromadzą. Tutaj, wszędzie. Tak, właśnie, wszystko mi się przepaliło, więc pozwólcie, że jeszcze tutaj na terraka dołożę. A przepalam go w jednym celu, za chwilę sami zobaczycie. Włóżmy teraz tutaj wszystko. W dzisiejszym odcinku pokażę wam coś, czym będziemy się przez kilka następnych odcinków na pewno zajmować, bo opuszczamy to miejsce niedługo. Tak, pomału zbieram się do przeprowadzki stąd, dlatego jeszcze muszę tutaj dorobić i poprawić kilka rzeczy i wypierdzielamy. Tak więc dobrze, wezmę te wszystkie cegiełki, które tutaj mam i przerobię je na całe bloki, więc okej, zaraz wam pokażę, po co to. Cholera, ja ten piecyk cały czas wyrzucam, on do mnie wraca, no jasna cholera. To już jest denerwujące. Dobrze. Pewnie zastanawiacie się, do czego są mi te cegiełki. Na chwilę wam pokażę, gdyż mam pewien pomysł, który chcę wykorzystać. I no po prostu, dobra, powiem wam wprost. Myślałem właśnie nad projektem poprawy, żeby to w końcu jakoś fajnie wyglądało, tunelu w Netherze, bo takie, wiecie, jak miałem na przykład do tamtej bazy taki zwykły tunel, no to jednak brzydko wygląda, nie jest zbyt estetyczne. Dlatego myślałem, żeby to poprawić, już mam część zrobioną. I zaraz wam pokażę, jak chcę, żeby te tunele wyglądały. Jeden tunel już mam skończony, ten do twierdzy i do naszej tutaj aktualnej bazy, ale jeszcze nie mam zrobionego do naszej nowej bazy, czyli tego tajemniczego tunelu, który wam kilka odcinków temu pokazywałem, gdyż tam będzie nasza nowa baza. Tunel jest dość długi, bo ma ponad 500 kratek do przodu, a potem trzeba jeszcze skręcić z 200. Tak, i właśnie tutaj się nad jedną rzeczą zastanawiam i no właśnie nie wiem, czy jak to ma wyglądać, ale za chwilę wam pokażę, więc tak. Tak wygląda, zaraz zobaczycie. Okej, tutaj widzicie już część tego designu. Niech tylko oczywiście tradycyjne lagi się uspokoją. Okej, jest nice. Tak więc, tak wygląda design. Design naszych tuneli. Naprawdę, strasznie mi się podoba to, co wymyśliłem. Czyli tutaj takie, wiecie, pręty oświetlające tutaj pomieszczenie. Tutaj, wiecie, mamy po bokach półbloki właśnie te, które teraz robiłem. I teraz właśnie zastanawiam się, jak zrobić tutaj część, żebym się, wiecie, mógł odbijać szybko biegł. Na początku miałem z półbloków takie coś zrobione. I zobaczcie, to normalnie działało, naprawdę zapierdziela się tutaj, ale zobaczcie, tak niezbyt estetycznie wygląda, znaczy estetycznie. Nie widać tej góry i właśnie tak się zastanawiałem, czy jeżeli bym tutaj już szkło, bo od szkła też będę się odbijał. A nie będzie to wyglądało tragicznie, bo wiecie, mógł oglądać na przykład to, co cały tutaj, o, zobaczcie. To też fajnie wygląda, prawda? Chyba jednak będę tutaj stosował szkło. Pewnie powiecie, żebym tutaj cały ten netherrack usunął, ale jednak netherrack wydaje mi się, że nawet ładnie się komponuje z tymi cegiełkami, z tymi właśnie endrodami. Więc sam netherrack zostanie. Pomimo, że no, pod tym szkłem tak niezbyt estetycznie wygląda, ale nie przeszkadza. W miarę nawet estetycznie te tunele będą wyglądać, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobrze, tutaj mamy
twierdzaczek tutaj się zapierdziela. I to jest fajne, że wiecie, tutaj mam odbijan, tutaj się odbijam i to jest na dwie kratki miejsca. Mam tutaj pół blok, więc ja nie wypadnę tutaj, dlatego są tutaj te pół bloki. Wiecie, nie mogę wypaść, cały czas jestem na tej trasie, o. I się zapierdziela, zobaczcie jaka to jest prędkość. No ładnie tutaj naprawdę można pokonać prędkość. Tutaj oczywiście zablokowałem sobie... shit, to brzydko tu wygląda. Może tak? O, teraz fajnie. Świetnie, to... No i tutaj fajnie wygląda i wiecie, bo jak tutaj od głównego Nether Center biegłem, to czasem tutaj nie wyrabiałem i do farmy głów troszeczkę wchodziłem, troszeczkę mi to przeszkadzało, a i tak często tutaj nie chodzę, naprawdę bardzo rzadko, więc dałem tutaj trapdoor, jak będę chciał przejść, to sobie tutaj, wiecie, odblokuję to, a jak nie będę chciał przejść, to po prostu będę miał tutaj zamknięte, tutaj wiecie, na skrzyżowaniu. Tak więc dobrze, dokończmy tutaj tunel ze szkła. I naprawdę wydaje mi się, że... Ojej, zabrakło. Wydaje mi się, że naprawdę ten tutaj projekcik tych tuneli naprawdę może fajnie wyglądać. Już przekonamy się, jak to będzie wyglądało już jak skończymy to. Może tak zróbmy, o. O, i to fajnie wygląda, zobaczcie, no naprawdę bardzo fajnie te tunele wyglądają. No te tunele to już będą takie normalne, bo tutaj sobie normalnie wagonikiem pojeżdżę, a tutaj do takich, gdzie najczęściej podróżuję, bo no sobie nie mówić do jakiejś, nie wiem, podwodnej twierdzy czy twierdzy nederowej, to jednak za często nie bywam tam. No tak samo w innej twierdzy nederowej, czy mesie, czy krainie zimowej, tak nazwałem, biom zimowy. No na mesie, no mówię, tam rzadko raczej bywam. Jeżeli na przykład gdzieś jak jadę, to raczej zbieram dużo itemów, na przykład jadę, udam się na messę, no to tak, żeby dymać taką właśnie trasą po kilka razy, żeby dowieść pełno utwardzone gliny, to lepiej jak mam tutaj połączenie kolejowe, gdyż zrobię sobie ze 3-4 minecarty ze skrzynką, napełnię je gliną, no i dużo łatwiej jest mi takie coś transportować. A tutaj wiecie, często tutaj się przemieszczam, między tym będę się przemieszczał, więc takie coś naprawdę mi odpowiada. Tak więc dobrze, tak będzie wyglądał kolejny tunel. Wyspiarska baza, naprawdę już może 1/3 tutaj wyłożyłem po bokach, naprawdę tu jest dużo, dużo pracy jeszcze przede mną mnie czeka. Może nawet nie 1/3, bo naprawdę to jest dosyć długi tunel. Już najgorsze jest za mną, wyłożyłem lód, trapdory, wykopałem pomieszczenia, teraz tylko wyłożyć szkłem, tymi półblokami i tymi endrodami. No widzicie, tu mniej więcej jest 1/3. Udajmy się kawałek, bo już tam wam pokażę, co mniej więcej na tej wyspie zrobiłem. No zobaczcie, tu jest jeszcze dopiero minus 300, muszę na prawie minus 600 dojść, no to mówię, to taka 1/3, może nawet 1/4 dopiero jest skończona. No naprawdę, dużo, dużo pracy mi jeszcze czeka w tych tunelach. Albo wiecie co, może jeszcze nie pokażę wam tego, co zrobiłem na wyspie, gdyż na początku zajmiemy się tunelami, a dopiero później wam pokażę, jak będzie wyglądała nasza nowa baza. Oj, 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 tutaj widzę, że mi się za dużo wykopało. Tak. No i mniej więcej tak to będzie wyglądało. No naprawdę jeszcze dużo materiałów będę musiał tu przeznaczyć. Tutaj jest skręt. No a ten skręt akurat oznacza, że już blisko mamy tutaj portal. Kawałek zaraz się wyłoni. O. Już chyba widać. Albo jeszcze nie. O, już widać. Dobra. I tutaj mamy portal, czyli no niedaleko. Jak mówiłem, prawie minus 600 i 200 na plus. Więc no 800 kratek drogi mnie czeka od bazy do bazy. Ale myślę, że warto. Naprawdę. Ta baza będzie fajna. Ale dobra, to ja się zabieram za robienie tych tuneli. I myślę, że się następnym razem usłyszymy, jak je skończę, a potem pójdziemy sobie na wyspę. No i ten kill-off muszę sobie naprawić, a raczej poexpić i expem go naprawić, bo jak widzicie, mam na nim zaklęcie Mending. Tak więc dobrze, widzimy się za chwilę. Okej, tak więc ja już skończyłem tunel robić, oba tak naprawdę już są skończone, mogę je używać, no i naprawdę, znaczy już wcześniej mogłem je używać, ale teraz naprawdę nawet fajnie wyglądają, podróż nimi jest wielce satysfakcjonująca. Za chwilę wam pokażę i się przejdziemy tymi tunelami, ale tutaj jeszcze na spawnie nie zajrzałem do farmy żelaza, z której już mam 30 kolejnych bloków żelaza. Czy tutaj coś zostawiłem ciekawego? Może to zabiorę. Z reszty się obejdzie. O, wagoniki. Muszę pamiętać, że tu są, jak będzie mi brakować.
Tak więc dobrze, tutaj są moje villagery, które niedługo zabiorę. Ten jest kochany, zobaczcie. Nie, on tutaj chyba to sprzedaje. Tutaj? Nie, dalej. Tutaj. Frostwalker właśnie, a ten chyba Mending sprzedaje. Efficiency 4 jeszcze. Mending i Protection 2. Ten Punch 2, już nawet nie pamiętam. O, Looting 2 i Fire Aspect 1. W ogóle nawet nie wiem, czym się różni Fire Aspect 1 od Fire Aspect 2. Tutaj mamy... Będziemy mieli kolejne książeczki. Tutaj mamy Infinity. Tak więc dobrze, tak się to prezentuje. Tutaj mamy naszą dziurkę, hehe małą. Niedługo zrobimy większą wersję aktualnej dziurki. Większą, głębszą i tak dalej. Dobrze, wchodźmy do Netheru. Zaprezentuję wam, jak się prezentuje nasz Nether Center aktualnie. No, znaczy samo pomieszczenie się nic nie zmieniło. Ale doszło... Tak wygląda nasz tunel. Doszły właśnie zmiany w tunel. No to widzieliście ten tunel na początku odcinka do naszej bazy i twierdzy. Tutaj sobie oznaczyłem baza, twierdza. No myślę, że nie ma sensu tam dalej iść, bo chyba już tam pokazywałem to dzisiaj wcześniej. A tak wygląda nasz aktualny tunel na ponad 800 kratek. Naprawdę, trochę wykładanie tego wszystkiego było monotonne, ale jednak udało się. Tutaj mi szkła jednego zabrakło. Holender, no. Dobra, walić, później uzupełnię. Ale się przejdźmy tutaj, zobaczcie jak to naprawdę. Pokażę wam koordynatami, zobaczcie. Jak liczby zapierdzielają, naprawdę. Szybki transport, ale jednak. Daleko. Daleko się osiedlimy teraz. No właśnie, w końcu wam chyba pokażę, jak będzie wyglądało. Wyglądało będzie miejsce na naszą bazę. Dopiero nasza baza niedługo dopiero zacznie powstawać. I właśnie tutaj od razu chcę wam coś powiedzieć. Na wyspie mam bardzo dużo drzew. I właśnie drzew tych 4x4 z Dark Oak Forest, jakoś tak się nazywa. Powiem wam, że wycinanie tych drzewek jest strasznie monotonne. I przyznam się wam, że chyba będę zmuszony was poprosić o pomoc. Wrzucę kiedyś tą mapę na serwer, możliwe, że nawet już w tą sobotę. Oczywiście o wszystkim poinformuję wam was w odpowiednim filmiku, ale właśnie myślałem, żeby wrzucić tą mapę na serwer i w ramach, jakby to powiedzieć, integracji z widzami, z jakichś, nie wiem, może nawet 5 widzów byłyby jakieś zapisy fajne, w ramach właśnie takiej integracji z widzami, byśmy sobie, że tak powiem, pobalangowali na tej wyspie, wiecie, jakieś, byśmy sobie pokopali, wydobywali drzewa i tak dalej. No, na pewno byście mi pomogli, a ja z wami bym sobie i wy ze mną byśmy sobie mile spędzili czas. Oczywiście byłby to live i część byłaby na odcinku. A tak się prezentuje nasza nowa wyspa, za chwilę wam pokażę. Okej, tutaj jesteśmy. Tak więc dobrze, to byłoby na tyle. Za chwilę zobaczycie całą wyspę od góry, od dołu. Ale w dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. Właśnie tak będzie wyglądała nasza wyspa, więc dzięki za obejrzenie, do zobaczenia. Mam nadzieję na live, w którym to razem z wami będę sobie tutaj na tej wyspie urzędował. Również mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku, więc na razie trzymajcie się i cześć!